Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Ogólnie i tak ta jesień jest bardzo dobra w waszym wykonaniu. No, trzeba tak to przyznać, bo cały czas gdzieś tam walczycie o te czołowe lokaty i ten awans jak nie z pierwszego, to z barażowego jest w zasięgu. No nie wiem, my nie myślimy na razie o awansie. Skupiamy się na kolejnym meczu i staramy się wygrywać. No po pucharze w środę trochę sił brakło niektórym. Z kontuzjami jeszcze gramy, no ale musimy grać dalej. Czy starczy ta kadra, że tak powiem, bo to im dalej w jesień, tym może być różnie. I kartki, kontuzje, urazy dochodzą. U was jest wszystko pod tym względem okej? Nie, mamy do 20 ludzi. Niektórzy się doleczają, już wrócił. W środę w pucharze zagrał. Dzisiaj też już 45 minut. Gawlik po kontuzji. Widać, że będzie duże wzmocnienie. No i gramy do przodu. Cały czas o pierwszym miejscu nie możecie zapominać, że Ostrowia na razie ma niezły bilans, no ale przecież to jest wszystko realne, jeszcze macie bezpośredni pojedynek z nimi. No tak, to wszystko, w tej lidze każdy z każdym może wygrać, już tabela i wyniki poprzednich kolejek o tym świadczą. Pamiętam naszą rozmowę jeszcze jak graliście w okręgówce, mówiłeś, nie wiesz czym się je ta piąta liga, nie taka straszna. No nie straszna, jak się będziemy skupiać tak jak na początku sezonu, wszyscy jeden za drugiego, to moim zdaniem robimy tych punktów jeszcze i zrobimy parę niespodzianek. Jak to jest u was z frekwencją na treningach? Systematyczność jest? Tak, tych 15-14 jest cały czas. No zdarzają się praca czy kontuzje i nie ma, a tak to jest, 15-14 cały czas. Czyli atmosfera jak najlepsza. No jest. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka.